Wierzę, że w bardzo szybkim czasie uda nam się ten projekt zrealizować i będziemy mogli już niedługo cieszyć się tym, że polskie stocznie znowu tętnią użyciem i rzeczywiście jesteśmy państwem, które jest w tej czołówce państw produkujących statki. Osoby, które chciały ukryć swój majątek. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gruberczyk podkreślił, że projekt ustawy stoczniowej Pomyśl nie przeszedł uzgodnienia międzyresortowe. Szef resortu przypomniał także założenia projektu i zapewnił, że jest zgodny z prawem wspólnotowym. W dwóch słowach przypomnę tylko, czego dotyczy ustawa. To przede wszystkim wsparcie finansowe w obszarze likwidacji podatku VAT, zmniejszenia podatku CIT do 1% i rozszerzeniu stref, specjalnych stref ekonomicznych, które mają służyć do produkcji stoczniowej. Jesteśmy zgodni z prawem unijnym, jesteśmy zgodni z zasadą konkurencyjności. Projekt dotyczy wszystkich, raje podatku, którzy chcą zacząć produkować statki. Rząd liczy, że ustawa wejdzie w życie na początku przyszłego roku. Niewykluczone, że już wkrótce żandarmeria wojskowa będzie mogła kierować mandatami także cywilów. Dotychczas nadzorowała wyłącznie żołnierze. Resort skierował do uzgodnień nowelę rozporządzenia w sprawie określenia wykroczeń, za które żandarmi są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Katalog czynów przewidzianych w tym akcie prawnym ma zostać rozszerzony. Żandarm będzie mógł wystawić mandat za niektóre wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, na przykład gdy naruszono przepisy o zgromadzeniach. Grzywna zostanie także nałożona w przypadku wprowadzenia żandarmów w błąd co do tożsamości i obywatelstwa oraz odmowy udzielenia informacji na ten temat. Poseł Wojciech Szkółkiewicz, wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, mówił, że propozycje Ministerstwa Obrony Narodowej pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo naszego kraju.